Dzień dobry Państwu. Przerywamy wiadomości, żeby nadać specjalny odcinek o podatkach. Bohaterem dzisiejszego dnia będzie Jacek Sasin i jego najbardziej bolszewicki, niesprawiedliwy, skandaliczny pomysł, żeby nałożyć wstecz na firmy 50% podatek od nadmiarowych zysków. Udało mi się dotrzeć do projektu założeń ustawy, na podstawie którego urzędnicy w tym właśnie momencie, kiedy Państwo mnie słuchacie, siedzą i próbują napisać projekt ustawy. Tak, proszę Państwa, pomysł podatku, który krąży w mediach już od ładnych paru dni, który zatrząsł polską giełdą, sprawił, że spółki straciły strasznie na wycenie, a WIG20 spadł do poziomu 1410 punktów do tego Grunwaldu, nie ma jeszcze projektu ustawy, bo dopiero, zgodnie z najlepszymi tradycjami tworzenia Nowego Ładu, ten projekt w niesamowitym pośpiechu się tworzy. Więc pomijając to, że projekt założenia ma całkowicie skandaliczne, zaraz je omówię, musimy wziąć poprawkę na to, że to jeszcze cały czas się wykluwa, że to, co stworzą, być może jeszcze troszeczkę się zmieni, być może, a prawie na pewno, będzie zawierało mnóstwo błędów, mnóstwo luk, okaże się na koniec, że część firm, która powinna była zapłacić ten podatek, go nie zapłaci, za to zapłacą go firmy, które nie powinny go zapłacić, podatek będzie pewnie kilka razy nowelizowany, a na koniec sprawy skończą się w sądach. Dlaczego? Bo w tym właśnie momencie urzędnicy dowiedzieli się, że mają 3 dni na napisanie projektu ustawy bardzo skomplikowanego podatku mającego objąć wszystkie branże. Jest to skandal, to całkowicie jest gotowa przepis na porażkę. Wydaje mi się, że Sasin zobaczy na własnej skórze, jak wyglądały reakcje po wprowadzeniu Polskiego Ładu, Nowego Ładu, który wprowadzał Tadeusz Kościński z Janem Sarnowskim i mam nadzieję, że spotka go za to taka sama kara, to znaczy wyleci w podskokach z tego rządu. Ale przejdźmy do szczegółów. Komu Sasin chce zabrać pieniądze? To jest pierwszy ważny punkt. I drugi, dlaczego wy Państwo też powinniście się tym martwić, bo wy również stracicie na tym pieniądze w wyniku tej skandalicznej sasinady. Idźmy od początku. Jak wszyscy Państwo doskonale wiecie, mamy już od ładnych kilkunastu miesięcy bardzo wysoką inflację, mamy rosnące ceny prądu, ceny energii, ceny gazu, w zasadzie wszystko nam rośnie. Mamy też wojnę na Ukrainie, mamy problemy z przesyłem gazu ze wschodu i wszyscy widzimy, że płacimy coraz więcej w naszych rachunkach lub coraz więcej zaraz będziemy płacić. I teraz rząd postanowił nam ulżyć, postanowił nam pomóc, stwierdził, że my zrobimy tak, żeby ceny prądu były niższe. Jak oni zamierzają to zrobić? Zamierzają ogłosić dobrą, przymusową zrzutkę pomiędzy największymi polskimi firmami. Być może kiedyś obiło wam się o uszy, że ma być tak zwany windfall tax, to znaczy firmy energetyczne, firmy paliwowe zapłacą karny podatek za to, że dorobiły się na wojnie sprzedając drogą energię. Część ludzi twierdzi, że jest to niesprawiedliwe, bo firmy energetyczne to są takie same firmy jak każde inne firmy i nie można ich karać. Część osób twierdzi, że jest to sprawiedliwe, ponieważ dorobiły się na wojnie, to powinny oddać społeczeństwu swój udział w zyskach, ale zwróćmy uwagę, że w projektowanych założeniach, w projektowanej ustawie nie ma słowa o tym, że podatek mają płacić firmy energetyczne. Mają go płacić wszystkie duże firmy. To znaczy, jeżeli firma zatrudnia więcej niż 250 pracowników, jeżeli tam ma przychody wyższe niż 50 milionów euro, jest dużym podatnikiem, jest dużą firmą, ma płacić ten podatek. Bez znaczenia w jakiej jest branży, czy jest bankiem, czy jest firmą IT, czy jest kopalnią, czy sprzedaje prąd, energię, czy ma sklepy spożywcze, bez żadnego znaczenia. Możesz produkować gry komputerowe, a i tak się dowiesz od naszego rządu, że dorobiłeś się w tym roku dzięki Putinowi, dzięki wojnie na Ukrainie i masz płacić 50%. Jak to wprost jest napisane w tych założeniach do ustawy, oni sami to przyznają, tu nie ma żadnych ogródek. Piszą, że danina powinna obejmować wszystkich dużych przedsiębiorców, którzy windują marże, a w konsekwencji inflację. Rozumiecie Państwo, my nie mamy wysokiej inflacji, dlatego że Glapiński bez opamiętania drukuje złotówki, dlatego że Morawiecki rozdaje zasiłki na lewo i na prawo. Nie dlatego, że zarzucają rynek tanim pieniądzem Morawiecki z Glapińskim, tylko dlatego, że firmy windują marże. Ni z tego, ni z owego, nagle w roku 2022 firmy zaczęły windować swoje marże i spowodowały nam inflację i teraz muszą za to zapłacić.
zapłacić, bo wszyscy przez tą inflację cierpimy. W związku z czym wiemy już, że płacić podatek mają firmy, które dzięki Putinowi dorobiły się na wojnie, a to są wszystkie duże firmy. I teraz od czego należy zapłacić ten podatek? Podatek ma być zapłacany od nadzwyczajnych zysków osiągniętych w roku 2022. No to jest pierwsze pytanie, czy to rzeczywiście powinno być tak, że podatek, który tworzy się pod koniec września 2022 roku, powinien obejmować dochody z całego 2022 roku. A gdzie zasada, że prawo nie działa wstecz, a gdzie nasza konstytucja, gdzie jej artykuł drugi, na który już powoływał się Trybunał Konstytucyjny, mówiąc, że nie może być tak, że wprowadzamy prawo wstecz. Co więcej, w podatku dochodowym to my tego prawa nie możemy wprowadzić po końcu listopada roku poprzedniego, bo musi być chociaż ten miesiąc na dostosowanie się do nowych przepisów, a tu na bezczelnego chcą wprowadzić ten przepis, nie wiem, w październiku, w listopadzie i ma objąć nadzwyczajne zyski za cały rok. Ale co ustawodawca, co Jacek Sasin rozumie przez nadzwyczajne zyski? Otóż każda duża firma musi policzyć swoją marżę za lata 2018-2019, nie 20, bo w 20 roku mieliśmy lockdowny, więc tu łaskawy pan pozwolił nam nie brać pod uwagę kryzysowego 2020 roku, ale dalej bierzemy 2021 rok. Czyli za każdy z tych lat, 18, 19, 21, duża firma musi sobie policzyć swoją marżę, liczoną jako zysk, podzielić przez przychód. Czyli jeżeli firma miała 100 milionów zysku, przy miliardzie przychodu, to znaczy, że ma to marżę na poziomie 10%. A jeżeli w roku 2022 udało jej się uzyskać nie 100 milionów zysku, tylko na przykład 150 milionów zysku przy miliardzie przychodu, no to wtedy ma marżę 15% i już wtedy ma nadzwyczajne, nadmiarowe, niesprawiedliwe, wyzyskujące społeczeństwo zyski i należy im połowę z tego zabrać, ponieważ stawka to będzie 50%. Teraz kolejna ciekawostka. Rząd mówi, że my rozumiemy, że to jest tak, że jeżeli zabierzemy pieniądze firmom, to one nie będą mogły inwestować i będzie dramat, tak? My nie chcemy zabijać tych firm. W związku z czym tą nadmiarową marżę, którą według tego wzoru należy sobie policzyć, można pomniejszyć o wydatki inwestycyjne. No już się firmy cieszą. To my teraz będziemy zwiększać moce produkcyjne. My szybko, nie wiem, zainwestujemy, dużo czasu nie mamy do końca roku, w nowe oprogramowanie. My szybko zaczniemy inwestować, to może tego podatku nie zapłacimy. A gucio, guzik, prawda, bo możecie inwestować oczywiście, ale tylko w poszczególnych kilka branż. Czyli załóżmy, że jesteśmy firmą IT. Przez 3 lata nie mieliśmy wysokich dochodów, bo dopiero pracowaliśmy nad nowym oprogramowaniem. Może tworzyliśmy nową, świetną grę komputerową, którą wypuściliśmy w roku 2022. Dopiero w tym 2022 ten stosunek dochodu do przychodu nam dzięki temu wzrośnie, bo wreszcie mamy jakieś wysokie dochody. I co my musimy zrobić, żeby nie zapłacić podatku, żeby połowy tego nadmiarowego dochodu nam nie zabrali. Ano musimy zainwestować w infrastrukturę obronną i przemysł obronny. Czyli jak taki CD Projekt teraz sobie kupi, nie wiem, kilka czołgów albo zacznie stawiać fabrykę czołgów, to podatków nie zapłaci. Dalej, możemy, co jeszcze może zrobić CD Projekt, żeby nie stracić tych pieniędzy? No może zainwestować w produkcję nawozów. Chłopaki z CD Projektu na pewno znają się bardzo dobrze na produkcji nawozów i ta inwestycja będzie strzałem w dziesiątkę. No ale co jeszcze? No mogą zainwestować w wydobycie surowców naturalnych, ewentualnie w przemysł chemiczny. Tu zabawnie się robi przy bankach, no bo banki mają ustawowo określony zakres działalności, które mogą wykonywać. No i proszę mi wierzyć, że taki bank to raczej nie bardzo może zająć się przemysłem chemicznym, nie może za bardzo zająć się przemysłem zbrojeniowym, w związku z czym wstawianie do tego wzoru, tych kwalifikowanych inwestycji, które firmy mogą sobie odliczyć od swojej marży, jest po prostu śmieszne i całkowicie absurdalne. I jest to tylko, nie wiem, próba przypudrowania chyba tego skandalicznego podatku. Ale to nie jest koniec ciekawostek, które się znajdują w założeniach do tej ustawy. Wiecie, kiedy po raz pierwszy trzeba będzie zapłacić ten podatek? No, podatek jest za 2022 rok, za tą nadmiarową marżę z 2022 roku. Jest procedowany, teraz pisany we wrześniu, do Sejmu pewnie wejdzie w październiku, miesiąc go
przetrzyma Senat, więc stawiam na to, że prezydent go pewnie podpisze w drugiej połowie listopada. A kiedy jest termin płatności pierwszej zaliczki tego podatku za pierwszą połowę 2022 roku? Do końca 2022 roku. W związku z czym prezydent pod koniec listopada podpisze ustawę obowiązującą od stycznia tego samego roku, w której podpisał tę ustawę, która te firmy w ciągu 30 kilku dni zobowiąże do oddania połowy dochodu za pierwszą połowę 2022 roku. Mamy taką jastrzębską spółkę węglową, która za ten pierwsze półrocze tylko tego Sasinowego to będzie musiała zapłacić prawie 2 miliardy złotych. Czyli wychodzi nasz rząd i mówi, macie miesiąc na zapłacenie 2 miliardów złotych. Przecież te firmy mogą już nie mieć tych pieniędzy. Przecież mogły osiągnąć zyski na początku 2022 roku, a potem je wydać, a potem je zainwestować, zrobić z nimi absolutnie cokolwiek, ponieważ nikomu do głowy by nie przyszło, że taka firma IT, mająca duże zyski w połowie 2022 roku, będzie musiała ich z nich wyskoczyć do końca tego roku. Myślę, że nikt tam tego nie przewidział, ale władza chce, już teraz macie płacić. A za drugą połowę 2022 roku, no tu już mamy trochę więcej czasu, termin ma to być koniec kwietnia 23. I teraz bardzo ważna rzecz. Kwestia konstytucyjności tego potworka. Wydaje mi się, że każdy wie, każdy, kto cokolwiek miał kiedykolwiek wspólnego z prawem czy z podatkami, że prawo nie działa wstecz. A ten przepis jest zupełnie oczywisty, sposób niekonstytucyjny. Jak z tym wyzwaniem, jak stwierdzeniem konstytucyjności tego przepisu mierzą się twórcy tego potworka? No oczywiście musieli to skomentować, bo te zarzuty tu się po prostu narzucają i piszą oni następująco. Teraz proszę uważać, ja będę mówił poważnie, bo oni to rzeczywiście tutaj poważnie zupełnie napisali. Otóż autorzy twierdzą, że mamy artykuł 2 Konstytucji, z którym rzeczywiście być może to ktoś może pomyśleć, że jest to sprzeczne, ale wtedy ten ktoś popełni błąd. Dlaczego? Bo artykuł Konstytucji mówi, że Rzeczpospolita Polska jest demokratycznym państwem prawnym urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. Co oznacza, że mamy dwie części tego artykułu. Pierwszą, że jesteśmy demokratycznym państwem prawnym, ale też drugą, że to demokratyczne państwo prawne urzeczywistnia zasady sprawiedliwości społecznej. I teraz, no rzeczywiście, przyznają autorzy, z pierwszej części tego przepisu, no trzeba wywieść, że tam jest zasada zaufania obywatela do państwa, pewności stanowionego prawa, ochrona praw nabytych i przyzwoita legislacja. Jest zupełnie, absolutnie oczywiste, że ten podatek łamie każdą z tych zasad. Ale tym autorzy się nie przejmują, bo mówią, że artykuł ma drugą część, to znaczy urzeczywistniającym zasady sprawiedliwości społecznej. I teraz ja to przeczytam, bo sam bym z głowy tego nie wymyślił. Piszą, zasada pewności prawa zderza się zatem z fundamentalną niepewnością gospodarczą całych społeczeństw oraz wynikającą z niej możliwością osiągania nadzwyczajnych zysków przez nieliczne, duże korporacje. Z uwagi na niespodziewany charakter wydarzeń nie było możliwości przeprowadzenia interwencji ustawodawczej, która ex ante umożliwiłaby redystrybucję nadzwyczajnych zysków osiągniętych w 2022 roku. Co oznacza, że ochrona zaufania obywateli do państwa wymaga wręcz zdecydowanych działań ustawodawcy, które w duchu solidarności pozwolą ochronić podmioty, których sytuacja zmieniła się na niekorzyść z przyczyn od nich niezależnych. Co oznacza, proszę państwa, że nie tylko przepis ma być konstytucyjny, co więcej, nieuchwalenie tego przepisu łamałoby konstytucję. On jest niezbędny, żeby nasza konstytucja została w Polsce zachowana. Bez tego przepisu rabującego firmom wstecz 50% dochodu, nasza konstytucja byłaby, proszę państwa, łamana. Nachalne są i zuchwałe osoby, które tworzą takie przepisy, prawda? Ale to nie wszystko, bo argumentów za tym, dlaczego przepis jest konstytucyjny, jest oczywiście więcej, w tym jeden całkowicie rozstrzygający. Jaki jest ten argument? Już wielokrotnie wcześniej używany, nie przeze mnie, oczywiście przez pisowców. Otóż Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że nie można nakładać podatków wstecz, że podatki dochodowe muszą być uchwalone do końca listopada roku poprzedniego.
Ale uwaga, to nie jest podatek, to jest danina, to nie jest podatek, w związku z czym daniny można nakładać wstecz. A czemu to jest danina, a nie podatek? Ano dlatego, że nie ma trafić bezpośrednio do budżetu państwa, tylko do tego specjalnego funduszu wyrównywania cen. Więc jak firmie chcemy zabrać pieniądze i trafić, przesunąć je do budżetu państwa, to jest to podatek. A jak tej samej firmie chcemy zabrać te same pieniądze i przesunąć do jakiegoś śmiesznego funduszu stworzonego na prędce, to już nie jest podatek, to jest danina. I to, proszę państwa, zgodnie z naszą konstytucją można wprowadzać wstecz, to znaczy od początku tego roku. Ja przyznaję, że jestem zbulwersowany, bo sprawa jest bulwersująca, dlatego że to nie jest tak, proszę państwa, że zysk jest czymś złym, że marża jest czymś zła. Firmy po to są tworzone, żeby osiągać zyski. Po to te firmy optymalizują procesy produkcyjne, po to inwestują, stawiają nowe fabryki, wypuszczają nowe rodzaje oprogramowania, tną i redukują koszty, żeby mieć jak najwyższą marżę. Po czym wychodzi Jacek Sasin i mówi, że ci, którym się udało zwiększyć marżę, to są źli ludzie i należy ich skroić na kasę, bo wyzyskują społeczeństwo. I nie ma dla niego znaczenia, skąd ta marża się wzięła. Czy dlatego, że akurat teraz uruchomiono lepszy proces produkcyjny, czy może teraz ścięto jakieś koszty. Czy może teraz udało się wejść na nowy rynek, gdzie są wyższe marże? Może udało się podbić jakiś rynek zagraniczny? To wszystko absolutnie Sasina nie interesuje. Zarobiłeś pieniądze, wyskakuj z połowy. To jest pierwsza część, która jest bulwersująca, ale jeszcze jest druga. Wprowadzenie tego podatku, w ogóle ogłoszenie tego podatku sprawiło, że nasza giełda poleciała na twarz. Niektóre spółki straciły powyżej 20%. Już pomijając to, że sporym udziałowcem tych spółek był Skarb Państwa, to kto ma resztę udziałów w tych spółkach? Ano proszę państwa, wy macie te udziały, ponieważ akcjonariuszami spółek Skarbu Państwa, tych dużych energetycznych, paliwowych, w sporej mierze są fundusze inwestycyjne. Są OFE, są wasze PPK, są wasze fundusze inwestycyjne, w których zaoszczędzacie na emeryturę. Czyli jak ktoś chce sobie zaoszczędzić na emeryturę, ma te OFE, ma to swoje PPK, ma jakieś TFI, próbuje oszczędzać pieniądze, te spółki, te fundusze muszą inwestować na polskiej giełdzie, kupują te spółki Skarbu Państwa i wtedy wychodzi Sasin i obniża ich kurs i drenuje z nich pieniądze. Przecież jest zupełnie oczywiste, że jeżeli chcemy zabrać pieniądze spółce Skarbu Państwa, to najuczciwszą metodą jest raz zabranie ich z CIT-u, no bo skoro spółka zarabia, to płaci 19% CIT, a potem należy wypłacić dywidendę. Sporym udziałowcem tych spółek jest Skarb Państwa. Jeżeli on wypłaci dywidendę, to dostanie te pieniądze, ale resztę tej dywidendy dostaniecie, proszę państwa, wy. Dostaną wasze fundusze i będziecie mieli swoje środki na emeryturę. Tak by było w cywilizowanym państwie. Ale w Polsce jest inaczej. Sasin nie chce wypłacić pieniędzy w formie dywidendy, bo wy je też wtedy dostaniecie. A on nie chce, żebyście mieli pieniądze na emeryturze. To jest w Polsce zrobione systemowo. Jeżeli ktoś oszczędza na giełdzie, jeżeli ktoś oszczędza w tych specjalnych funduszach inwestycyjnych, to go rząd kroi bez przerwy kolejnym dojeniem pieniędzy ze spółek Skarbu Państwa. Jeżeli ktoś oszczędzi inaczej, na przykład kupi sobie mieszkanie na wynajem, to się zaraz dowie, że jest wyzyski landlordem, należy mu dać kolejny podatek, może kataster, może specjalny podatek od wynajmu, a w ogóle to, jak mówi Tusk, mieszkanie prawem, a nie towarem, więc może zabrać należy w ogóle mu to mieszkanie i dać komuś, kogo nie stać na mieszkanie, więc to też nie jest chyba najlepsza metoda oszczędzania na emeryturę. To może wkładać te pieniądze na koncie w banku. No też nie, bo mamy 20% inflację i wartość tych pieniędzy po prostu spada. Więc jak ktoś nawet zdaję sobie sprawę z tego, że z ZUS-u nic nie dostanie, ja dlatego nie płacę na ZUS, mam to szczęście, nie uczestniczę w tej piramidzie finansowej. Jeżeli ktoś z państwa spłaci, to być może to jest rzeczywiście jedyna realna możliwość uzyskania czegokolwiek na emeryturze, bo mieszkania ci bolszewicy wam zabiorą, wasze udziały w spółkach Skarbu Państwa doprowadzą do zerowych wycen, a środki na koncie bankowym to wam wyzerują ich realną wartość inflacją. W takim kraju niestety, proszę państwa, żyjemy. W związku z czym, jeżeli ktoś myśli, że a co ja się będę przejmował, to 50% zapłaci firma zatrudniająca powyżej 250 pracowników. Ja nie mam takiej firmy, to co mnie to interesuje?
to taki ktoś jest w błędzie, bo ten ktoś pewnie płaci na swoją emeryturę, ma jakieś OFE, ma jakiś fundusz inwestycyjny, być może pracuje w firmie, która jest podwykonawcą takiej dużej firmy i nie dostanie jakichś pieniędzy, na przykład w wyniku zlecenia, bo trzeba będzie połowę dochodu oddać Sasinowi. Więc to dotyczy nas wszystkich. Raz dlatego, że po prostu fizycznie możemy stracić na tym pieniądze, a dwa, że kto normalny będzie teraz w Polsce inwestował, jeżeli tu z dnia na dzień możemy się dowiedzieć, że musimy zapłacić pieniądze od dochodu, który uzyskaliśmy pół roku temu. Poziom niepewności prowadzenia biznesu w Polsce jest w tym momencie gdzieś w stratosferze. Albo można się dowiedzieć, że z dnia na dzień rząd nam zamyka całą branżę, albo zamyka nam naszą firmę, co miało miejsce dwa lata temu, albo może się dowiedzieć, że jak mu się udało i zarobił mimo wszystko jakieś pieniądze, to musi z nich wyskakiwać. To jest, proszę Państwa, najbardziej bolszewicki i bulwersujący pomysł podatkowy, z jakim kiedykolwiek się zetknąłem i mam wielką nadzieję, że ktokolwiek tam w tym rządzie doda sobie 2 do 2, połączy sobie kropki, rozumie, jakie zło próbuje uczynić i się z tego chorego pomysłu wycofa. Bardzo na to liczę, mam nadzieję, że Państwo również. Dziękuję i do zobaczenia.